Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w Bibliotece Publicznej w Śremie. Na pierwszym naszym wykładzie z cyklu Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świata dzisiaj gościmy Ewę Sznurę, śremianka, nasza czytelniczka, studentka na UAM-ie. Podróżniczka z zamiłowania. Myślę, że opowie Państwu bardzo ciekawe o swojej podróży. Zapraszam też na pozostałe, bo Ewa taki cykl ma fajne podróże za sobą, ciekawe opowiada. Także zapraszam Państwa na podróż z Ewą Sznurą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już mnie Pani już wspomniała, nazywam się Ewa Sznura, mam aktualnie 20 lat. I właśnie dzisiaj będę prezentować moją wyprawę na Islandię. Na Islandii byłam w 2018 roku, czyli to było 4 lata temu. I wtedy jeszcze dopiero miałam 16 lat. Także dosyć szybko zaczęłam swoje podróże. Ta wyprawa akurat jest dla mnie bardzo znacząca, ponieważ to były moje właśnie początki i tak naprawdę to była pierwsza podróż taka, którą bardzo mocno miałam wpływ, żeby właśnie przyczyniłam się w dużym stopniu do jej zorganizowania. Ponieważ właśnie pojechaliśmy na Islandię, wtedy 6 osób z harcerzami, wtedy jeszcze działam jako harcerka i to właśnie była taka moja pierwsza podróż, którą zorganizowałam. Kraina lodu i ognia. Ponieważ na Islandii jest ponad 200 wulkanów i 10% Islandii zajmują wodorosty, dlatego właśnie kraina lodu i ognia. Tak, Islandia leży w Europie, na północnym zachodzie od Polski. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy ktoś z Państwa może kiedykolwiek był na Islandii, miał taką okazję? Nikt. W Norwegii, to w sumie. A może ktoś z Państwa miałby jeszcze ochotę nam się wybrać kiedyś w przyszłości na Islandię? Nie? Zawsze jeszcze można. Mam nadzieję, że dzisiaj właśnie Państwa zachęcę do tego, ponieważ Islandia uchodzi za jeden z najdroższych krajów w Europie. Jest to prawda, ale pokażę też Państwu na końcu kosztorys mojej wyprawy, ile to wszystko dokładnie wyniosło, więc udowodnię, że da się też zrobić ją tanią. Ja na Islandii byłam 12 dni, w okresie pod koniec sierpnia, początek września, jest takim najlepszym okresie letnim, ponieważ na Islandii większość czasu panują bardzo, trudne warunki, dużo śniegu, nieprzejezdne drogi, dlatego też właśnie stąd ten termin. Tak jak już mówiłam, właśnie jechałam jako harcerka. Działam też wtedy w drużynie i w Śremie, i w Katowicach, więc właśnie z drużyną z Katowic zorganizowaliśmy tę wyprawę. Nasza wyprawa, w związku z tym, że właśnie jechałam jako harcerka, miała na celu zrobić w pewien sposób takie badanie na Islandii, ponieważ Islandia zamieszkuje ponad 360 tysięcy mieszkańców, a rocznie jest ponad 2 miliony turystów, więc to bardzo duża dysproporcja. W związku z czym jednak dużo turystów zostawia ze sobą śmieci, deszcze, naturę, która naprawdę jest niesamowita na Islandii, mnóstwo mchów, które bardzo długo odrastają. W związku z czym właśnie naszym takim zadaniem było zbadanie tego. My też byliśmy w ambasadzie, ale o tym powiem Państwu później. I właśnie robiliśmy takie badanie. Też na końcu stworzyliśmy poradnik, przewodnik po Islandii. Jechaliśmy właśnie w 6 osób. Każdy z nas miał odpowiednie zadanie do wykonania. Ja byłam odpowiedzialna za program i za atrakcje na trasie, dlatego też właśnie stąd mam nadzieję, że Państwu ten temat bardziej przybliża. Jeśli chodzi generalnie o podróże, to ja zawsze przed podróżą staram się zrobić takie dokładne badanie, dokładnie zbadać dany kraj i serdecznie Państwu polecam, jeśli ktoś był zainteresowany. Ja przed przylecieniem na Islandię przeczytałam książkę Rekin i Baran. Jest też dostępna tutaj chyba w bibliotece w Dziale Dorosłych. Napisana przez małżeństwo, którzy pół roku spędzają na Islandii, pół roku w Polsce, ponieważ tak się zakochali w tym kraju. I naprawdę jest cudowna. W tej książce można znaleźć całą historię Islandii od początków, jak to wszystko się zaczęło, kto ją pierwszą osiedlił, aż do czasów współczesnych. Także polecam, bardzo fajna lektura przed spaniem. Tak wyglądała nasza trasa. My, żeby obniżyć koszty, stwierdziliśmy, że na Islandię polecimy, a na miejscu będziemy się przemieszczać autostopem. Więc było to nie lada wyzwanie. Stwierdziliśmy, że autostop, ponieważ wynajęcie auta jest bardzo drogie, no też byliśmy w większym stopniu niepełnoletni, to były chyba 2 osoby pełnoletnie na tym wyjeździe, więc też byłoby ciężko tak naprawdę w razie co, żeby się zamieniać.
No i stwierdziliśmy, że będziemy właśnie jeździć autostopem. Nasza trasa zaczynała się od Katowicu, ponieważ właśnie w Katowicu jest lotnisko. I stamtąd jest dopiero 50 km do Reykjaviku, czyli do stolicy Islandii. Jeśli chodzi o koszty, to mogę Państwu powiedzieć, że na przykład przejazd autobusem z lotniska do stolicy kosztuje mniej więcej 20 euro na osobę, czyli ponad 100, około 100 zł. Więc jest to za przejechanie tam naprawdę 50 minut do stolicy samego lotniska duży koszt. A my chcieliśmy te koszty ograniczyć. W związku z czym ja wcześniej jeszcze z Polski skontaktowałam się z różnymi Polakami, którzy mieszkają na Islandii, ponieważ na Islandii mieszkuje największa mniejszość narodowa właśnie populacja. Jest tam ich ponad 20 tysięcy. I jest bardzo dużo grupek w internecie Polacy na Islandii. I tak właśnie przed wylotem też dałam post, że lecimy na Islandię, robić takie badanie i czy ktoś chciałby nas wspomóc, może zaoferować jakiś nocleg, my w ramach możemy coś tam pomóc w jakichś obowiązkach. I zgłosiło się bardzo dużo osób, co nas bardzo ucieszyło. I akurat też zgłosił się pan, który zaoferował nam, że pomoże nam przejechać ten nasz odcinek z lotniska do stolicy, więc naprawdę my ten odcinek przyjechaliśmy za darmo. Więc da się wszystko zorganizować. W związku z czym, że poruszaliśmy się autostopem, podzieliliśmy się na dwie drużyny trzyosobowe. Jest to bardzo ciężkie. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Państwa próbował jeździć autostopem. Nikt z Państwa jeszcze nie. Zawsze jest ten czas, zawsze jeszcze można spróbować. Więc jazda autostopem jest bardzo ciężka. Szczególnie jeśli ma jest podzielone na dwie grupy trzyosobowe. Ja w tym roku też byłam na wyścigu autostopowym i byłam ja i mój kolega. I mimo wszystko, że byliśmy dwie osoby, to było bardzo ciężko złapać jakikolwiek autostop. A tutaj podzieliliśmy się na drużyny trzyosobowe, więc to naprawdę myśleliśmy, że będzie ciężko. Ale okazuje się, że na Islandii naprawdę przez to, że jest tyle turystów, są bardzo przyjaźnie nastawieni do wszystkich, nie było z tym żadnego problemu. I autostopowało się bardzo, bardzo łatwo. Tutaj jeszcze właśnie atrakcje, które zahaczyliśmy po drodze. Mogą też Państwo zauważyć, tutaj jest taki okrąg. To jest tak bardzo, bardzo najbardziej popularna w sumie w tej samej atrakcji Islandii, nazywa się Złoty Krąg. I najczęściej jak turyści przyjeżdżają na 2-3 dni, to właśnie odjeżdżają sobie tutaj dookoła i to im wystarcza. My jeszcze zahaczyliśmy tutaj o południe i też poszliśmy tutaj na trekking w górę. Tak, w związku z tym, że właśnie jechaliśmy jako harcerze, też ubiegaliśmy się o różne patronaty i udało nam się właśnie między innymi skontaktować z konsulatami. W związku z czym na Islandii też mieliśmy możliwość być w ambasadzie i rozmawiać z ambasadorem, o czym też opowiem później. Tak, jedzenie na Islandii jest strasznie drogie. Na przykład 12 jaj kosztuje mniej więcej 20 zł, albo pół kilo chleba kosztuje 11 zł. Jeśli chodzi o jakiś alkohol, to na przykład litr wódki kosztuje 200 zł. To jest naprawdę ogromna cena, więc dużo Polaków, którzy wylatują z Polski na Islandię, często biorą ze sobą na przykład właśnie alkohol, żeby potem sprzedać go na Islandii, no bo jest to duża przebitka cenowa, patrząc na nasze polskie ceny. Papierosy też kosztują 50 zł, jedna paczka, więc bardzo duże życzenia nasze polskie złotówki, więc różnica procentowa jest bardzo duża. My w związku z tym, że jesteśmy na nie bardzo oszczędni, jak już wspominałam, stwierdziliśmy, że przygotujemy sobie wcześniej w woreczkach stanowych nasze jedzenie, które będziemy spożywać na Islandii. Na samym dole możemy zauważyć różne miksy owsianek. Część była z kakao, z bakaliami. Tak naprawdę mieliśmy przygotowane porcje na całą naszą wyprawę. Jednak już w połowie te owsianki z wodą bardzo nam zbrzydły i kusiliśmy się o kupienie jakichś jajek i chlebka do zjedzenia. A na samej górze można zauważyć różne gotowe też dania obiadowe. Tak, 1 dnia, 25 sierpnia, kiedy zawitaliśmy na wyspę, już jak mogą Państwo też zobaczyć, się ściemniało, więc tutaj za dużo nie zwiedzaliśmy. Przejechaliśmy sobie właśnie do Reykjavika, czyli do stolicy, z pomocą tego jednego pana, który nam zaoferował wcześniej. I też pierwszy noc tak fajnie nam się udało, że też ja załatwiłam wszystkie grupy różne, na których właśnie Polacy mieszkają na Islandii. I pierwszy noc spędziliśmy u pana. Tego oto pana, jego kotka.
nam służył, z którego mieliśmy widok na cały Reykjavik, jak można zobaczyć, taki był widok z okna. Ten pan był byłym prawnikiem, kiedyś właśnie mieszkał w Polsce i stwierdził na wieku 40 lat, że chce właśnie zmienić swoje życie. Przeprowadził się na Islandię, wybudował sobie tutaj domek na wzgórzu i teraz tam mieszka z kotem i swoją partnerką. Także dlatego właśnie mieliśmy super okazję u niego przenocować. To jest jego żona, Hiszpanka. I pierwszy wieczór spędziliśmy śpiewając z nią różne piosenki. Tak właśnie wyglądało nasze poranne śniadanie. Z takim widokiem to można się chyba codziennie obudzić naprawdę przecudownie. Kolejnego dnia już stwierdziliśmy, że będziemy zadać w końcu w stolicę, wyspani z nowymi siłami po podróży. I zaczęliśmy właśnie od Reykjaviku. Tutaj można zobaczyć pomnik. On przedstawia urzędnika przytłoczonego obowiązkami życia codziennego. Generalnie Islandia słynie z wielu artystycznych form, jest bardzo dużo różnych posągów, bardzo dużo różnych graffiti. Także bardzo mocno stawiana sztuka. David Maharta jest to takie centrum muzyczno-kulturowe. Powstało dosyć niedawno, ponieważ w 2011 roku leży. Jednak jego wygląd nie do końca pasuje się w klimat Islandii, jest też budzi dużo kontrowersji. Mimo wszystko uważam, że budynek całkiem ładny, co tu też niczego sobie. Tak, tutaj mamy posąg pierwszego zanotowanego osiedleńca na Islandii. I z tym jest bardzo ciekawa historia, ponieważ wcześniej mówi się generalnie, że pierwszymi takimi osobami, które w ogóle zabitały na Islandię, to byli irlandzcy mnisi, ale nie ma niczego spisanego w tej kwestii, to są tylko takie mówione historie. A pierwszym właśnie zanotowanym osobą, która się osiedliła na Islandii, to jest właśnie norweski wiking. I on osiedlił się na Islandii z tego powodu, że w Norwegii zabił syna słynnego hrabi, przez co zabrano mu cały dobytek, wygnano go z kraju, też nie miał za bardzo naprawdę bez swojego dobytku, co robić w Norwegii, więc stwierdził, że bierze swoją żonę i szukają nowego miejsca dla siebie. Tak właśnie zawitali na Islandię, przedtem też był wyroczni, to było w X wieku to było. I też wyraźnie powiedziała, że Islandia to jest, że czeka go jakiś tam kraj i właśnie wyruszył wtedy już pewien, że coś się znajdzie dla siebie. Przed wyprawą na nieznane wziął dwie belki ze swojego domu, bo generalnie gdzieś była taka tradycja, że właśnie przed zamieszkaniem na nowym miejscu brało się dwie belki i potem przed osiedleniem się w nowym miejscu wypuszczało się je za burkę i w miejscu, gdzie te belki się osiedliły, osadziły, tam właśnie budowano nową osadę. I tak właśnie zrobił też ten wiking. Co ciekawe, zanim osiedlili się dopiero już w tym konkretnym miejscu, to szukali tych belek przez 3 lata. Czyli wcześniej już byli na Islandii, już sobie tam pomieszkiwali, ale jeszcze nie budowali prawdziwej osady, wciąż szukali tych belek. I udało się właśnie dopiero po 3 latach. Tak, i finalnie miejsce, na którym te belki wypłynęły, to właśnie był Reykjavik, czyli aktualna stolica Islandii. Tak, tutaj też w tle widać Kolaportti, to jest chwili park jedyny na Islandii. Jedynczyny tylko weekendami i można tam znaleźć różne rzeczy, od różnych płyt winylowych, wojennych swetrów z islandzkich wełny owiec, po różne specjalistyczne dania Islandii. Na przykład sfermentowane mięso rekina, które jest bardzo popularne. Tutaj możemy zobaczyć symboliczną lokomotywę ciuchcie pociągową. Symboliczną, ponieważ na Islandii nigdy nie było publicznego transportu kolejowego. Planuje się teraz zrobić jakieś pomiędzy właśnie lotniskiem a stolicą, ale póki co są to tylko plany, więc na Islandii jest tylko taka forma. Tutaj można zobaczyć nasze miny po spróbowaniu sfermentowanego mięsa rekina. Wstydziliśmy się, pokusimy o ten przysmak. Po islandzku mówimy na to hekar. Wszyscy w internecie, jak czytaliśmy, wychwalają, że trzeba koniecznie spróbować. To jest taki przecudowny przysmak. Kupiliśmy sobie takie małe kawałeczki, co można właśnie zobaczyć na wychałeczkach. No,
bardzo ciekawe doświadczenie. Ma taką dziwną, próbowatą strukturę, okropnie śmierdzi. Ja nie dałam rady tego zjeść, niestety. I później, jak kolejnej nocy rozmawialiśmy z Polką, która ma partnera Islandczyka, okazało się, że oni tak trochę się śmieją z turystów i mówią, że to jest takie cudowne, a tak naprawdę oni sami tylko raz do roku jedzą tego skrementowanego rekina, popijają mocnym trunkiem, żeby nie czuć tego smaku. Więc to jest taka turystyczna atrakcja. Podpucha. Tutaj można zobaczyć kościół wydenański i właśnie ten kościół razem z harpą, którą wcześniej Państwu pokazałam, to są takie dwa najbardziej charakterystyczne miejsca na Islandii i ten kościół widać naprawdę z każdego punktu w Reykjaviku. Czyli gdziekolwiek nie będziemy w stolicy, wszędzie ten kościół widać. Jest to jedna z trzech największych, najwyższych budynków na Islandii i też można wejść sobie na wieżyczkę i zobaczyć panoramę miasta. Tak. Tutaj też mamy taką symboliczną łódź wikingów i ona właśnie ma symbolizować taką podróż nieznaną i zachęcać do eksploracji terenu. Można też zobaczyć widok i to wszystko, cały czas ten widok jest wciąż ze stolicy. W stolicy generalnie mieszka 1/3 populacji Islandii, więc dosyć sporo osób, jednakże jak przechodziliśmy sobie uliczkami, to było dosyć puste. Więc myślę, że to bardziej turystyczne jednak miasto w centrum. Tutaj można zobaczyć po lewej stronie taki znak ostrzegający przed karmieniem mew morskich. I sama byłam świadkiem bardzo przykrego zdarzenia. A tutaj na rysunkach jest właśnie pokazane, że gdy się dokarmia generalnie jakikolwiek ptaki, to one potem nie mogą się wesprzeć w powietrze i mają problem z lataniem, ponieważ to całe ociążałe. No i właśnie widzieliśmy mewę na parkingu, która była bardzo, bardzo obiecana, bardzo gruba. No i auto, które wycofywało z parkingu, nie zauważyło tej mewy. Mewa nie była w stanie tak naprawdę się podnieść do lotu i byłam świadkiem jej śmierci. Także naprawdę takie rzeczy się dzieją i bardzo mocno też Islandczycy pilnują, żeby było przy po prostu tych ptaków i nakarmiać. Też mają bardzo dużo pokarmów naokoło. Po prawej stronie znajduje się jeden z najsłynniejszych hot dogów. Wcześniej, jak też szukałam już informacji, to było napisane, że najlepszy hot dog na świecie, rozstawiony przez m.in. amerykańskiego prezydenta. Skosztowałam, też Państwo mogą ocenić, jak wygląda to na zdjęciu. Niezbyt apetycznie, też nie smakował za bardzo apetycznie, jednak warto, myślę, zawsze spróbować czegoś lokalnego, ponieważ jest to hot dog z budki, która istnieje już od 1930 roku i cały czas ta sama rodzina prowadzi ten biznes, przekazują z ojca na syna i tak dalej, więc warto wspierać po lokalne miejsca. Tak, to są wciąż widoki w stolicy. Uważam, że Reykjavik jest jedną z najładniejszych stolic właśnie, w jakich byłam. Tutaj można zobaczyć zestaw każdego Islandczyka. Na Islandii jest mnóstwo obiad, jest ich 3 razy więcej niż ludzi. Można je zobaczyć wszędzie, przechodzą sobie drogę, one rządzą tą wyspą tak naprawdę. I w związku z tym każdy Islandczyk ma taki zestaw do robienia na drutach, na szydełku. I Islandczycy faktycznie to robią. To nie jest dziwne spotkać na przykład w kolejce dentysty Islandczyka, panią Islandczkę, która wyjmuje specjalny taki zestaw i zaczyna sobie robić na drutach. Tak naprawdę jest to bardzo popularne i też właśnie jak kolejną noc spędziliśmy u Polki i partnera Islandczyka, to ona sama powiedziała, że była zdziwiona, jak poznała tego Islandczyka, że ma taki zestaw i potrafi robić na drutach. To jest bardzo popularne na Islandii i tak naprawdę każdy ma tę umiejętność. Tak. I właśnie nam pokazywała różne rzeczy. Tutaj też na klosz jest zrobiona właśnie przez jej partnera taka forma położenia na klosz. Generalnie też wełna z islandzkich owiec ma fantastyczne właściwości, ona się nazywa wełna Lopi. Chciałam sobie kupić sweter z wełny islandzkich owiec, ale był bardzo, bardzo drogi, mniej więcej 500 zł. Coś takiego na przyjęcie na polskie złotówki, więc stwierdziłam, że nie tym razem, może kolejnym. I właśnie wełna islandzkich owiec ma właściwości wodoodporna przede wszystkim. Właśnie islandzkie owce wykształciły sobie tą umiejętność, ponieważ na Islandii non-stop pada, jest bardzo deszczowo, warunki atmosferyczne naprawdę są ciężkie i
owce islandzkie, bo właśnie ich pełna ma takie właściwości. Nie da się też spalić, ona się nie zajmie ogniem, tylko ewentualnie troszeczkę przypiecze i nie pochłania też różnych napaków. W związku z czym nawet po kilkunastu latach użytkowania danego spetra czy skarpetek, jeśli pies pomucha, to będzie potrafił doprowadzić do owcy, może nie owcy, owca może już nie rzec, ale na przykład do gospodarstwa, w którym został ten spetek czy tam skarpetki wyzergane, więc naprawdę bardzo fajnie. Ja też mam w domu skarpety z tej islandzkiej wełny i powiem Państwu, że naprawdę nigdy, cały czas czuję tą owcę. Więc naprawdę coś w tym jest. Mam te skarpety już 4 lata, często je noszę, są bardzo ciepłe, no i wciąż pachną owcą. Także mają jakieś tam faktycznie właściwości. Tak, ja też mam tutaj, bo tak bym sobie Państwu zobaczyć, dotknąć po kolekcji taki przykład właśnie materiału z wełny islandzkich owiec, dotknąć sobie właśnie, to jest taka dosyć ciekawa struktura. Tak. Islandczycy mają też takie swoje małe, satyryczne komiksy, bardzo, bardzo popularne na Islandii. One przedstawiają taki trochę czarny humor, tutaj akurat możemy zobaczyć islandzki język. W ogóle islandzki język jest jednym z najstarszych i mało się zmienił w przeciągu lat. I nawet aktualnie Islandczycy są w stanie przeczytać pisma, które są powiedzmy z XI wieku. Więc naprawdę język islandzki jest wciąż w niezmienionej formie i bardzo dobrze się trzyma. Chociaż na Islandii praktycznie wszyscy mówią już po angielsku, ma to się bardzo komunikować w tym języku. Tutaj właśnie można zobaczyć przykładowe obrazki z tej książeczki. Tutaj mamy książkę telefoniczną i to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ mogą Państwo zobaczyć przykładową stronę. I tutaj na przykład mamy kilka takich samych tak naprawdę imion i nazwisk. I sprawa jest ciekawa, ponieważ nazwiska na Islandii nadaje się w ten sposób, że pierwszy człon to jest imię ojca, a drugi człon to jest po prostu powiedzenie po islandzku syn albo córka. Czyli przykładowo mój tata nazywa się Marek, więc moje nazwisko byłoby Marek Dottir. W związku z czym właśnie na Islandii jest mnóstwo osób o tym samym nazwisku, no ponieważ nie trudno jest mieć tatę o tym samym imieniu. Dlatego też często ciężko jest zorientować, do kogo naprawdę trzeba zadzwonić. Często też przy tych imionach i nazwiskach dopisuje się różne zawody. Na przykład tutaj mamy Stjórnmála i to znaczy na przykład politologię. Więc też często po tym można się zorientować, a mimo wszystko ciekawie jest zobaczyć te same imiona i nazwiska w książce telefonicznej. Tutaj właśnie mieliśmy okazję, przez to, że byliśmy u tego Polki, która ma partnera Islandczyka, zobaczyć różne zdjęcia z tamtych czasów. Jedliśmy też lukrecję. Na Islandii jest bardzo, bardzo popularna lukrecja. Kupiłam też sobie do domu 4 lata temu i do dzisiaj ją mam. Nie byłam w stanie jej zjeść, ma bardzo, bardzo specyficzny smaczek i też bardzo mocny zapach. Otworzyłam teraz u Państwa i poczuli ten charakterystyczny zapach. Ciekawe było spróbować, ale przez 4 lata jeszcze nie byłam w stanie jej zjeść. Wciąż jest u mnie woreczko z podłogą w sztanie zamknięte. Tutaj mam fotografię z chrztu i można zauważyć, że pastorem, księdzem jest kobieta. Na Islandii w ogóle prawa kobiet zostały przyznane dopiero w 1975 roku, ale zostały przyznane od razu. Kobiety tak się zmobilizowały 24 października i jednego dnia, 90% kobiet zastrajkowało, nie poszło do pracy, nie opiekowało się dziećmi, zostawiło wszystko tak jak jest, poszło sobie z koleżankami do kawiarni. Mężczyźni nagle zostali bez niczego, okazało się, że kobiety są im bardzo, bardzo potrzebne, nie dawali sobie rady, musieli brać dzieci do pracy, bo nie miał co z nimi zostać. I w przeciągu tego jednego dnia, kiedy kobiety na Islandii zastrajkowały, islandzki rząd stwierdził, że jednak kobiety są potrzebne w tym kraju i przyznał im prawa właśnie w 1975 roku. I już 5 lat później pierwsza kobieta prezydent została właśnie na Islandii i to w ogóle jest pierwsza kobieta prezydent na świecie. To właśnie na Islandii można było tego doświadczyć. Tutaj też było zdjęcie, tak, wieloryba, który leży na plaży. Kiedyś, nie wiem czy teraz też tak jest, ale kiedyś było tak, że jeśli się miało domek właśnie przy plaży, z dostępem do oceanu czy morza, to co wypłynęło na brzeg, należało do rodziny. I akurat to jest
ten wieloryb, to mięso wieloryba wszystko należało do rodziny partnera naszej Polki, u której nosowaliśmy. W związku z czym ona opowiada właśnie, to właśnie jest ten, jak był młody nasz, którego właśnie staliśmy, ten Islandczyk. Opowiadał, że z tego wieloryba mieli mięso na kilka lat. Potem musieli pożyczać, schować, bo różne lodówki, zamrażarki, nie było gdzie tego schować, więc właśnie taki oto wieloryb został znaleziony na brzegu. Tak, kolejnego dnia już wybywamy ze stolicy z Reykjaviku i tak jak mówiłam, właśnie podróżujemy autostopem. Pierwszą osobą, która nas zabrała na autostop i w sumie jedyną w naszej podróży, to był rodowity Islandczyk. Nie wiem, czy Państwo mogą rozpoznać. Myślę, że bardzo charakterystyczny. Tak, bo nawet jak my jesteśmy ubrani. Bardzo tutaj było zimno, wiecznie, też lecieć na chmury deszczowo, a Islandczyk, też bardzo spodenki, tutaj żadna czapka, żaden szalik, bardzo mu ciepło. I też właśnie charakterystyczną urodę islandzką. I akurat miał większy auto, więc zabrał nas wszystkich. Ten nasz pierwszy autostop był bardzo udany, opowiedział posłuchał o historii Islandii i też nam dał ciasteczka islandzkie na poczęstunek. Także bardzo sympatyczna pierwszy przyjazd autostopem. Tutaj mamy konie islandzkie. Konie islandzkie są od X wieku niezmienione. To znaczy, że w X wieku jest zakaz importowania i mieszania ras. I od X wieku, tak jak przybyły konie na Islandię, tak są cały czas, mają jedną z najczystszych ras na świecie. I są właśnie bardzo, bardzo charakterystyczne. I właśnie jest, nie wolno po prostu ich z nikim krzyżować, miksować. Jeśli jakieś zwierzę z Islandii, to typu właśnie owca czy koń zostanie przeniesione do innego państwa, nawet na moment, to już nie może wrócić. Ponieważ wtedy mogło zajść jakieś skrzyżowanie, zaś ciąża i jest absolutny zakaz właśnie mieszania ras, żeby zachować tą najczystszą. W związku z tym właśnie są one takie najbardziej charakterystyczne. Islandczycy nie lubią się ani mówić kuca, mimo że są niskie, są troszeczkę wyższe niż kuca. Mówią o nich konie i właśnie mogą Państwo zobaczyć, że mają troszeczkę inną urodę końską niż te, które znamy. Tutaj to była bardzo ciekawa historia, ponieważ próbowaliśmy się tego dnia dostać też do Parku Narodowego w Thingvellir i już się podzieliliśmy na dwie drużyny. Ja właśnie byłam tutaj z dwiema dziewczynami i mieliśmy straszny problem, żeby zabrać autostop. Akurat stanęłyśmy chyba w takim miejscu, gdzie tą drogą akurat bardzo mało osób jechało, ponieważ z nami generalnie okrąża jedna droga, a my akurat chyba stanęłyśmy na takiej ubocznej. I naprawdę tam praktycznie żadne auto nie przejeżdżało, pogoda była straszna, byłyśmy bardzo zrezygnowane, chyba ponad godzinę czekałyśmy. I przejechało jedno auto, po czym się zatrzymało, cofnęło się. To było auto pięcioosobowe. Wewnątrz tego auta siedziało właśnie czterech mężczyzn z Kuwejtu. My byłyśmy we trzy, mieliśmy ogromne plecaki 70-litrowe, auto było pięcioosobowe. A oni stwierdzili, że nas mimo wszystko zapakują z tego auta. Jakoś się zmieściliśmy, wiesz, tam na kolanach, cały opadowani, ale udało się, więc bardzo byliśmy wtedy, właśnie wtedy bardzo byliśmy wdzięczni za tę pomoc, bo nie wiem, jakbyśmy z tego miejsca się wydostały. Przesympatyczni panowie, do dzisiaj mam kontakt w sumie tutaj z Józefem, też podróżnik. Także naprawdę sympatycznie było się z nimi przejechać kawałek i właśnie nas podwieźć do tego Parku Narodowego w Thingvellir. Mimo, że nie mieli tam miejsca, tak jak nas zabrali. Tutaj widzimy różne kontynenty tak naprawdę. Ponieważ przez Islandię, przez środek Islandii przebiegają dwie płyty tektoniczne. Z jednej strony mamy płytę północnoamerykańską, a z drugiej strony jest euroazjatycka. I właśnie na Islandii one jakby mają swoją granicę. Ta granica co roku się powiększa o 20 cm, więc coraz bardziej się od siebie oddalają te płyty tektoniczne. I właśnie w Parku Narodowym Thingvellir jest to najbardziej widoczne. Można właśnie zobaczyć tą ogromną szczelinę i tak naprawdę poczuć się, jakby się było na dwóch kontynentach jednocześnie. Tak. Wtedy akurat w Parku Narodowym Thingvellir mieliśmy służbę, ponieważ jak już mówiłam, właśnie staraliśmy się też zwrócić na naturę, na te śmieci i na ekologię. W związku z czym skontaktowaliśmy się wcześniej z Parkiem Narodowym, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Okazało się, że akurat przydałaby się pomoc na dłoń. Dostaliśmy rękawice, takie specjalistyczne, żeby sobie nie pokłuć dłoni i wyrywaliśmy nierodowite rośliny, które narosły akurat w tym momencie w tym Parku Narodowym. Także można właśnie zobaczyć naszą walkę
sezonkami, które nie są wydobite. I zamiast za tę służbę mieliśmy okazję spać w Parku Narodowym pod namiotami. W takim wyznaczonym miejscu. Bardzo dobrze, bardzo fajnie się wstawało rano, widząc naokoło piękny krajobraz. W końcu Park Narodowy naprawdę ma śliczne krajobrazy. Tutaj też zrobiłam zdjęcie znaku, uwaga, podwórkowie. I kolejne zdjęcie nie jest moje, ale chciałam tylko Państwu pokazać, że właśnie w tym miejscu, za tym znakiem, można drukować. Jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie, bo właśnie można zobaczyć ten styk płyt tektonicznych pod wodą. Woda jest tam bardzo czysta i właśnie bardzo, bardzo dużo osób stało się przyjeżdżać na Islandię i drukuje w tym miejscu, żeby tego doświadczyć. Tutaj dalej zwiedzamy Park Narodowy Finkley. Już spędziliśmy całą noc pod namiotami. Noc była bardzo, bardzo ciężka, było bardzo zimno. Wtedy jeszcze naprawdę nie byliśmy przygotowani do noclegów na Islandii. Dopiero później otrzymaliśmy skarpety z wełny, z islandzkich owiec, dopiero wtedy było nam ciepło. Pierwsza noc, pamiętam, pod namiotem, budziłam się cały czas w nocy, ubrałam wszystko na siebie. Ja tam miałam i termobieliznę, i jakieś ciepłe ubrania, i kurtkę, i czapkę, i rękawiczki, i szal, i trzy pary skarpet. I tak się budziłam w nocy, nawet jeszcze mieliśmy folię NRC na siebie, żeby bardziej nas troszeczkę, żeby na pewno było ciepło, a jednak mimo wszystko bardzo, bardzo zmarzliśmy na naszej pierwszej nocy pod namiotami. Tak, tutaj właśnie robiliśmy też zdjęcia i można zobaczyć ścieżkę, a obok ścieżkę wydeptaną przez ludzi, tak samo tutaj znak, nie wolno deptać i ścieżka idąca. To właśnie pewna potrzeba do naszego badania w związku z klimatem krajobrazem Islandii. Tutaj cały czas Park Hringvedi. Park Hringvedi tak naprawdę stał się parkiem narodowym dopiero niedawno, ponieważ w 1930 roku i dopiero w tym roku właśnie został nazwany parkiem narodowym z okazji tysiąclecia utworzenia parlamentu na Islandii. Pierwszy zjazd parlamentu, pierwszy parlament właśnie miał miejsce na terenie Parku Hringvedi i to dzisiaj naprawdę stacjonuje. I tutaj właśnie były uchwalane najważniejsze decyzje, jeśli chodzi o Islandię. I właśnie na tysiącletnią rocznicę stwierdzono, że nada się tę nazwę Park Narodowy. Można właśnie zobaczyć te krajobrazy. Widać chyba po naszych minach, że naprawdę jest zimno. Krajobraz i natura i wszystko można dobrze tłoczyć, ale no pogoda daje sobie, daje wkład. Jest takie też powiedzenie na Islandii, że jeśli nie podoba się pogoda, to poczekaj 5 minut i będziecie się podobać. I to jest prawda. Pogoda naprawdę się bardzo, bardzo mocno zmienia. Tutaj akurat zaczęliśmy już robić po parku Thingvelli ten złoty krąg, który Państwu pokazywałam na początku. I właśnie już wchodzimy w te krajobrazy bardziej gejzerowe, gorące. Pewnie kojarzą Państwo w ogóle nazwę gejzer, prawda? Tak, tak, tak. I właśnie gejzer to słowo pochodzi z islandzkiego języka. Jest też właśnie na Islandii gejzer, który się nazywa gejzir. I to właśnie naprawdę znaczy po islandzku wybuchać, wytryskać. I tutaj właśnie mogą Państwo zobaczyć bulgoczący gejzer, który akurat się nazywa Stokkur. I on wybucha ogromnym strumieniem wody do góry mniej więcej 5-10 minut. Też dokładne zdjęcie będzie teraz pokazane. A ten gejzer, ten pierwotny gejzer, to właśnie był ten. I on wybucha teraz aktualnie kilka razy do roku. Kiedyś wybuchał nawet na 130 metrów w górę. Teraz niestety już jest mniej aktywny i teraz ten stok jest najbardziej popularny. I tak wygląda w trakcie wybuchu. Jest to naprawdę niesamowite doświadczenie zobaczyć na żywo, jak woda się kumuluje, bulgocze i potem wybucha do góry. I wszystko dookoła paruje. Islandia jest też jednym z nielicznych krajów, która w 100% bierze energię właśnie ze źródeł geotermalnych. Cała wyspa naprawdę jest wulkaniczna i cała bulgocza od tych wszystkich wulkanów. Też od dalej można zobaczyć ogromny wybuch gejzeru Stokkur. I też jak są te unoszące się właśnie, unosząca się para, w tych wszystkich okolicach naprawdę bardzo, bardzo śmierdzi zgniłym jajem, ponieważ wyspa, tak, właśnie posiarka w powietrzu i naprawdę bardzo, bardzo śmierdzi. I też w islandzkich toaletach, w domach islandzkich mieliśmy okazję być, jak się korzystało z toalety, brało prysznic,
No to właśnie też śmierdzisiarką, więc trzeba się do tego zapachu przyzwyczaić z innego jaja. Ja już potem byłam przyzwyczajona, na początku to było bardzo uderzające, bo jednak raczej nie lubimy tego zapachu. Tak, tutaj już kolejna noc. Za nami była pod namiotami. Tutaj w oddali widać lodowiec. Na lodowiec akurat nie wchodziliśmy, ale mam nadzieję, że w tym roku, bo w tym roku się również wybieram na Islandię, o czym Państwu powiem jeszcze na końcu. Mam nadzieję, że się uda w tym roku. Tutaj mamy jeden z najsilniejszych wodospadów Gullfoss na Islandii. Ma on jakby takie dwie części, właśnie mogą Państwo zobaczyć tutaj. Jedna taka spadająca i tutaj. Na sekundę spada 110 metrów sześciennych wody, ale ta liczba się może zmieniać nawet 20 razy, czyli nawet 20 razy więcej tej wody może spadać w jednym momencie. I mniej więcej, jak czytałam, to jedno boisko olimpijskie, ten basen olimpijski zapełnia się w sekundę. Tyle wody spada w jednym momencie. I też mogą Państwo zobaczyć tutaj ludzi. Są takie małe mróweczki przy tym ogromnym wodospadzie. Naprawdę robi wrażenie. Ciężko jest to opisać wodę słowami, ale będąc tam i widząc i słysząc ten hałas, wszędzie przechodzący hałas spadających hektolitrów wody, naprawdę to robi ogromne wrażenie. Tak, na Islandii są ciężkie warunki atmosferyczne. Mamy oto takie auta i takie autobusy, chyba że bardziej przystosowane właśnie na interior, czyli na tą taką środkową część Islandii. Też właśnie jak mówiłam, zimą na przykład część Islandii jest w ogóle nieprzejezdna i bardzo często zamyka się nawet główne drogi i nie jest w stanie wjechać na przykład do pracy, bo warunki naprawdę atmosferyczne na Islandii są ciężkie. Nawet na ten właśnie można zobaczyć tutaj ogromną ilość piasku na bokach tego autobusu, czy ciężarówki, tira. Chyba autobusu, tak, autobusu. Właśnie na interiorze, czyli w centralnej części wyspy, często bardzo bywają murze piaskowe. Bardzo niebezpieczne, widziałam też nagrania w internecie, gdzie na przykład latają różne kamienie i wbijają okna różnych pojazdów, więc nie dziwię się właśnie, że ten autobus wygląda tak. Jest cały od piasku, tak? Tutaj mam zdjęcie z moją koleżanką na środku drogi. Ciężko było to zdjęcie zrobić, ponieważ w chwili jakieś auta jechały, a w hotelu można zobaczyć właśnie gejzery i wszystko, co paruje. Tak, tutaj kolejny raz stwierdziliśmy, że będziemy znowu pod namiotem. Generalnie na Islandii ciężko jest spać pod namiotem. Ciężko jest znaleźć miejsce odpowiednie do tego, ponieważ też trzeba uważać, czy nie ma jakiegoś terenu nieodpowiedniego, który jest chroniony, czy nie ma żadnych muchów, a muchów jest na Islandii bardzo, bardzo dużo. W związku z czym stwierdziliśmy, że po prostu spytamy mieszkańców tego domu, to byli Niemcy, jak się okazało, i powiedzieli, że możemy u nich w ogródku po prostu rozłożyć sobie namiot. I akurat tutaj gotowaliśmy sobie obiadek i mogą Państwo zobaczyć, że mamy taką osłonkę i w ogóle jest całe rozrzucianie, wszystko przykryte, cała butla z gazem, ponieważ tak silny wiatr, że ten ogień z tej butli z gazem wszędzie by się naprawdę wszystko przed nam poprze, tylko nie na narażenie naszego pokarmu, więc właśnie jeszcze taką dodatkową osłonę przed tym. Tutaj mogą Państwo zobaczyć kolejne konie islandzkie i ich piękną urodę. Na obiad. Nie no, ale gdzie? Może owca, ale koń? Konia nie. Tak. Tutaj kolejny autostop, z tego co pamiętam, zapaliśmy bardzo sympatycznego pana z Ameryki. A ja właśnie teraz studiuję filologię angielską, więc 4 lata temu też byłam zainteresowana tym językiem. I pamiętam ciekawą rozmowę z tym panem. Wtedy jeszcze się uczyłam tego języka tak bardziej podstawowo. I pamiętam, że ten pan miał i uczył się tam w Stanach właśnie jakiegoś językoznawstwa i pamiętam, że poprawiał mnie i na przykład pokazywał mi różne różnice w wymowie słów, więc bardzo cenne doświadczenie. Do dzisiaj pamiętam te wskazówki, które do tym wideo i jest sobie właśnie, jak mówię, po angielsku. I właśnie nas podwiózł do jednego z mniejszych wodospadów. Ten wodospad widać z 10 km nawet, jak się jest ogromny. I co ciekawe, Państwo mogą zobaczyć, tutaj jest ścieżka, z tyłu jest taka mini jaskinia i można ten wodospad przejść dookoła. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie jest coś takiego, pewnie jest, ale myślę jednak, że to jest naprawdę niesamowite przeżycie być z tyłu wodospadu. Bardzo dużo par, widzieliśmy tutaj małżeńców naprawdę, którzy robili sobie sesję ślubną, kobiety w sukniach ślubnych właśnie przy tym wodospadzie, ponieważ zdjęcia naprawdę mogą być wspaniałe. Jednak przejście za tym wodospadem skutkuje tym, że jest cały mokrym. Bo jednak ten wiatr roznosi tę wodę i przez to ja jak proszłam właśnie o to, się z boku zdjęcia, byłam cała mokra, mimo że miałam kurteczkę ze szczerą spodnie, to i tak cała zmokra.
niedaleko, bo 500 metrów dalej, schowany znajduje się kolejny wodospad. Nie ma do niego żadnego drogowskazu, my byśmy też go przeszli, ale zobaczyliśmy, że ludzie zmierzają niektórzy w inną stronę. Szło się do niego po bardzo śliskich tutaj kamieniach. Można zobaczyć też, że cały czas ta woda, wszystko ocieka, jest bardzo wilgotno. A wodospad też robi wrażenie. Zdjęcie tego nie oddaje. Może troszeczkę widać, ale naokoło było tak niesamowita flora, było tak intensywnie zielono. No, zdjęcie tego jest, nie oddaje, ale naprawdę nigdy nie widziałam tak soczystej zieleni właśnie jak w tym miejscu, gdzie życie, gdzie tętni życia, tak naprawdę mikroorganizmy przez stałe dostęp do wilgoci. I też właśnie widać, ile jest setki linii wodospadów w okolicy. Tak, zobaczyliśmy kolejnego stopa. I kolejnego stopa udało się nam również bardzo fajnego złapać, ponieważ była to pani z Holandii. Ja się to spróbuję, akurat jestem z boku. I ta pani z Holandii była właśnie starszą już panią, która po 20 latach życia w Holandii stwierdziła, że wróci ponownie na Islandię, bo jak była młoda, właśnie była też już kiedyś na Islandii i sobie przypomni te trasy, które ze swoją byłą przyjaciółką przemierzała. Miała swojego takiego małego właśnie busika i nas zabrała. Bardzo, bardzo sympatyczna pani i widać właśnie było jej taki zapał do całej Islandii. Tak, i tutaj akurat stwierdziliśmy, że wybierzemy się na najstarszy basen na Islandii, który jest na powietrzu. Do tego basenu właśnie prowadziła taka droga, bo może tam czasem gdzieś tą pogodę, całe zachmurzenie, cała ta pogoda właśnie taka jest na Islandii. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ulewa. I właśnie droga do tego basenu była taka. Nie było żadnych drogowskazów również, trzeba było wcześniej dokładnie sobie przejrzeć mniej więcej, w którą stronę się kierować. I basen wyglądał tak. Po środku niczego, to naprawdę naokoło góry. To jest basen publiczny na powietrzu, wybudowany w 1923 roku. Jest to właśnie najstarszy basen na Islandii. Jego pierwotne działanie, założenie było takie, żeby uczyć się tam pływać. To nie było w sprawie pracy, tylko w sprawie pływania. Z czasem budowano więcej basenów na Islandii, no i teraz ten już nie jest tak bardzo popularny, jednak i tak turyści chcą spróbować i przyjść. No też widoki, nigdy nie kąpałam się w basenie z takim widokiem. To też było bardzo niesamowite doświadczenie i też na zewnątrz było bardzo, bardzo zimno. Można zobaczyć właśnie osoby ubrane w kurtki, a woda w tym basenie była ciepła, ponieważ to wszystko tam, cała Islandia brzmi od spodu tak naprawdę, więc wszystkie źródełka, wszystkie jakieś tam baseny są naturalnie ciepłe. Też można zobaczyć tutaj panie, które miały jakiś chyba wieczór panieński i mają, już za bardzo nie widać, ale miały właśnie, oni widać bardziej kełmy wikingów na głowach. Tak, i akurat wtedy padał deszcz, ale na wszystkim było ciepło. Pamiętam też, że podłoże tego basenu było bardzo śliskie, porośnięte różnymi porostami i nawet się przechodziłam. Pamiętam w jednym momencie w tym basenie. Jednak widoki z tego basenu naprawdę niesamowite. Tutaj już się przemieściliśmy bardziej na południe Islandii, w okolicy miejscowości Vík. Mogą Państwo właśnie bardzo złożone, złożony ocean tak naprawdę. I to jestem ja, schylająca się, Państwu pokazuję, po oto ten kamień. Chciałam się po niego schylić, jest bardzo gładki, ma ciekawą strukturę. Też można sobie potem na końcu zobaczyć. I właśnie po niego się schylam, a w tle widać ogromną falę, która na mnie zmierza, tak tutaj odpływ. Ja nie zauważyłam tej fali, woda sięgnęła mi do kolan. Generalnie w ogóle na Islandii bardzo niebezpiecznie, to jest bardzo niebezpieczne, co zrobiłam, bo mogło mi to porwać tak naprawdę. Czytałam dużo historii, jest dużo na przykład miejsc na Islandii takich słynnych z różnych seriali, gdzie ludzie sobie robią zdjęcia, ale też tam są bardzo, bardzo ogromne fale i czytałam historię, gdzie właśnie ludzie stracili swoje życie, bo porwała ich fala, no i już nie wrócili. Więc akurat ja stałam w tym miejscu, ale woda sięgnęła mi do kolan. Akurat na Islandii byłam w tych butach i te buty były całkowicie przemoczone. I resztę wyjazdu spędziłam w sandałach, które pożyczałam od mojej koleżanki. No, było mi bardzo zimno, ale przynajmniej nie przemakały mi stopy. Gołą stopę i sandał, więc może skarpety mi usypiały. Ale buty suszyły mi się na Islandii bardzo długo, chyba 4 czy 5 dni. Nawet nie wiem, czy do końca już potem nie chodziłam.
nie miało jak wyschnąć tam naprawdę, bo cały czas się przemieszczaliśmy, cały czas padało, było wilgotno i buty naprawdę tragicznie schły, nie dało się wtedy ich wysuszyć. Tutaj jeszcze w mokrych butach stałam zadowolona. Czy widać miejscowy Zwik? Zamieszkuje mniej więcej 400 osób, ale jest bardzo malownicza i akurat właśnie w miejscowości Wik spotkaliśmy Polaków, młodych Polaków w takim sklepie turystycznym, którzy chcieli wspierać Polonię i właśnie załatwili nam za darmo skarpety islandzkie. Mieli taką możliwość wybrania dla siebie i z tym wielu nam dadzą, bo trzeba wspierać Polaków za granicą i właśnie też od nich dostaliśmy skarpety islandzkie i też właśnie dostałam od nich malutki kubeczek Iceland z napisem, czyli Islandia i też właśnie to wełniane wełniany pokrowiec chyba na kubek. Ale zawsze właśnie używam do pokazywania struktury wełny. Tak, to właśnie można zobaczyć czarne plaże. Na Islandii są tylko czarne plaże. Też właśnie jest to wyspa wulkaniczna. I ten piasek ma bardzo ciekawą strukturę. Jest taki bardzo, bardzo sypki i taki wyjątkowo gładki. Piasek taki normalny na plaży nie ma takiej struktury, jest zupełnie inny. Tutaj spędziliśmy kolejne noce. To jest kemping. Kempingi na Islandii nie należą do najtańszych, bo mniej więcej chyba z tego co pamiętam 50 zł za noc. To dosyć dużo jak na kemping, bo w Polsce można znaleźć nawet nocleg w hostelu za taką cenę. Tu rozstawialiśmy swoje namioty, a w tym kempingu znajdowała się kuchnia, takie schronienie, toalety. I pamiętam, że akurat dobrze, że tam wtedy byliśmy, bo przez kolejne dwa dni była taka ulewa, że w sumie nigdzie nie wychodziliśmy, tylko siedzieliśmy w środku cali skuleni, żeby było nam ciepło, jedząc jakiś posiłek. Też mogą Państwo zobaczyć, że nie wiem, czy to bardzo widać, ale bardzo dużo osób, które właśnie postawiło namioty, dodatkowo kładło kamienie jeszcze, które znalazło w okolicy, na tutaj poszycia tropiku, żeby przez tamtego namiotu nie zwiało. Też naprawdę wiatr, które wiatry były bardzo ogromne, też mam nagranie, gdzie będzie to pokazane. I też mieliśmy tutaj taką sytuację, jedną, że nam zerwało nawet linki od namiotu, ale później Państwo już to powiem, więc właśnie porywy wiatru i deszcze są bardzo duże. Tutaj właśnie widać, jak byliśmy bardzo skuleni, było nam bardzo zimno i ja już mam sandały. Także moje buty już się suszyły. Potem już przestałam przez sumę tak naprawdę. Cały czas chodziłam po zimnej i mokrej trawie, ale później już się przyzwyczaiłam. I cały czas tam jest to Wysnik bardzo piękna i malownicza. Tego też nie stwierdziliśmy, że przejdziemy się właśnie wybrzeżem, troszeczkę dalej. I tutaj jest taka mała jaskinia. I w tej jaskini znaleźliśmy naszych nowych znajomych, a były to owce, stado owiec. Generalnie owce na Islandii, jak już mówiłam, właśnie jest ich coraz więcej niż ludzi. I owce na Islandii są również niezwykłe. Tak samo jak konie, jest zakaz mieszania ras i one są, nawet owce są od IX wieku, bo konie od X wieku jest zakaz importowania i eksportowania. A owce od wieku X, od połowy IX wieku, zaraz jak przybyło z wikingami. I wełna owiec właśnie islandzkich jest inna. Mają jakby dwie warstwy, zewnętrzna warstwa jest bardzo taka sztywna i właśnie chroni przed tymi warunkami atmosferycznymi, a ta wewnątrz jakby daje im tą, zapewnia im to ciepło. I Islandczycy właśnie połączyli tą zewnętrzną i wewnętrzną część warstwy i właśnie tak powstała wełna Loki, najlepsza właśnie, jak się zmiesza, złączy te dwa na początku. Zewnętrzna część wełny była używana do tworzenia lin, do tworzenia i właśnie bardziej sztywniejszych kłon, też nawet bardziej taka sztywna, a ta wewnętrzna tylko była robiona do różnych ubrań, ale potem stwierdzili, że złączą i tak właśnie powstała najlepsza wełna Loki. Też owce są właśnie ciekawym zagadnieniem, ponieważ na Islandii są tacy przewodnicy owiec. To nie jest osobna rasa, to są jakby dalej te same owce, ale jest takie jakby stado przewodników owiec. Jest udowodnione naukowo, że mają troszkę inną strukturę genetyczną, jednak są wciąż tym samym gatunkiem. Występują one tylko na Islandii i są one takimi urodzonymi liderami, urodzonymi przewodnikami stad owiec. Na całym świecie jest tylko 1400 tych owiec i wszystkie właśnie pochodzą z północnego powiatu na Islandii. Nie wiadomo jak się hoduje te owce,
nie za tajników, tylko Islandczycy je znają. Jednakże wiadomo, że te owce naprawdę są inne. I nawet była taka sytuacja w przeszłości, w 2012 roku była ogromna zawichura, ogromna burza śnieżna we wrześniu, gdzie tego nie spodziewał, ponieważ we wrześniu jeszcze normalnie są dosyć w porządku warunki atmosferyczne i śnieżyca przyszła znikąd. W związku z czym rolnicy nie byli w stanie zebrać swoich zwierząt z pastwisk i one wszystkie zostały na łonie natury na te warunki atmosferyczne narażone. Śnieżyca trwała kilka dni. Wszyscy byli praktycznie żołowie, ponieważ owce są takim trochę świętością na Islandii, bo zapewniały kiedyś wszystko, i tłuszcz, i mięso, i wełnę, i mleko, także one dostarczały mnóstwo surowców, więc każdy uwielbia owce na Islandii, więc wszyscy byli pogrążeni w żałobie, że owce wszystkie przepadły, już nie będą żyć. Co ciekawe, po 45 dniach pod kilkumetrowymi zaspami śniegu owce były całe i zdrowe. I to jest autentyczna historia. Mówi się, że przeżyły dzięki tym przewodnikom naturalnym, owczym przewodnikom, że one właśnie mają taki szósty zmysł, są silniejsze, nie mają praktycznie w ogóle tłuszczu te owce, te przewodnicy i właśnie oni potrafią wyjść z każdych tarapatów. Tak jest, naprawdę jest autentyczna, sama się zdziwiają, czytają, że jest to w ogóle możliwe, ale tak jest i też dziwi mnie, że nie mam przewodników owiec, ale naprawdę i kładę tutaj Państwa, sprawdzałam te informacje rzetelnie. Także taka ciekawostka z mojej strony. Tak, tutaj akurat bardzo biało. I teraz Państwo będą mogli zobaczyć, jak silny jest podmuch wiatru na Islandii. Dosyć ruchome wideo, ale właśnie znane na warunki atmosferyczne. Naprawdę nie dało się iść. Naprawdę. Czasami tak działo, że bardzo ciężko było się poruszać. Tak. Także takie właśnie warunki atmosferyczne potrafią być również na Islandii. Kolejnego dnia już poprawiła pogoda, bo tak jak mówiłam wcześniej, właśnie padało przez kilka dni. I stwierdziliśmy, że wybierzemy się na taką wędrówkę, na taki trekking po okolicznych górach. Też właśnie panowie z tego punktu turystycznego, którzy nam też dają te skarpetki, właśnie nam powiedzieli o tej trasie, więc wyruszyliśmy właśnie na trekking tymi malowniczymi krajobrazami miejscami. To jestem ja. Jestem cały w kolei od aparatu pokrowiec. Tutaj też można właśnie widzieć język powodowcowy. Ta cała natura na Islandii tak bardzo przytłacza, te krajobrazy są tak ogromne i człowiek czuje się taki malutki. Tutaj moja koleżanka pokazuje plaż, lodowiec, który widać w oddali. I pamiętam wtedy, że jak szliśmy na tej wędrówce, to pogoda była drastycznie, się cały czas zmieniała. Tutaj akurat widać, że jesteśmy przez ciepłe ubrania, po prostu na naszych plecach i 5 minut później wychodziło słoneczko i się wszyscy rozbraliśmy, bo było na tak gorąco. 5 minut później zaczął padać grad. Naprawdę, zaczął padać grad 5 minut później. Wszyscy się z nami pograliśmy. 5 minut później jakaś wichura. I cały czas pogoda jest bardzo, bardzo dynamiczna. I tam jakąś pracę ludzie mają, czy tylko w tym gastronomii, tylko w hotelarstwie? Islandia słynie w sumie bardzo dużo głównie z rybołówstwa, bo właśnie mają cały odcinek z wyspą, więc rybołówstwo w dużej mierze. Gastronomia, turystyka, tak, turystyka bardzo w dużej mierze, no bo ponad 2 miliony turystów jest rocznie. No i też takie zawody, które są w sumie w Polsce, no bo też zawsze musi być mechanik, lekarze, ale w głównej mierze większość mieszka, pracuje właśnie przy rybołówstwie, przy turystyce, hotelarstwie, tak, to można sobie na tym powiedzieć. Szkoła też jest tam na miejscu? Tak, tak, są szkoły, nawet jest uniwersytet też, w stolicy jest uniwersytet, gdzie można studiować. Jeśli chodzi w ogóle o szkołę, właśnie szkołę na Islandii, to przez to, że jest tak duża mniejszość narodowa w populacji, to też słyszeliśmy listy, na przykład jak mieliśmy jednostkę u polskiej rodziny, że w jednym przedszkolu jest więcej polskich dzieci niż islandzkich. Więc czasami są takie absurdy. No, ale... Tak, tak, ale właśnie bardzo często jest też tak, że w jednostkach jest nawet więcej czasami Polaków niż innych, niż Islandczyków.
dalej kraj obrazy i doszliśmy tutaj, o, tutaj owce, wcześniej wspomniałem, islandzkie owieczki. Można było w tym miejscu, to było takie dookoła wszędzie były góry i taka dolinka była i właśnie można było sobie spać w takim domku. My stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić wiadomo pieniędzy, chcemy sobie zaoszczędzić jak najbardziej i stwierdziliśmy, że ustawimy sobie namioty za tymi domkami, żeby aż parę nam nie biało. I tutaj właśnie była taka ogromna, cały czas biało, czas też cały czas praktycznie właśnie biało, ja tutaj mówiłam. Nasze koleżanki, mieliśmy dwa namioty, jeden spał trzy osoby, drugi trzy. Nasze koleżanki stwierdziły, że będą spać w jaskini. Widziały się nam z rozstawianiem namiotów tych warunkach atmosferycznych, bo w trzy osoby było nawet ciężko go rozstawić. Więc one spędziły noc w jaskini, rozstawiły sobie namiot w środku. W jaskini było bardzo wygodno, zimno, ale stwierdziły, że tam spędzą noc. A my chcieliśmy koniecznie rozstawić namiot normalnie, jak stało ludzi, na zewnątrz, za domkiem. Próbowaliśmy go rozstawić, jednak kraj był tak silny, że w trzy osoby próbowaliśmy go rozstawić. Nie dało się, naprawdę. Naczyliśmy się, cały czas nam wszystko uciekało, trolnik. Połamały nam silniki od namiotu, tak był silny wiatr. Jakbyśmy linki rozstawione i chcieliśmy różne części zmontować, to w jednym momencie takie zarożenie, że właśnie nam złamały linki, dlatego że właśnie byliśmy przygotowani i mieliśmy taki pałek, czyli taką taśmę, która to nam właśnie naprawiła. Rogi były ciężkie i też akurat to podłoże tutaj było strasznie twarde i nie dało się praktycznie w ogóle bić śledzi. W związku z tym bardzo ciężko było ten namiot nawet przemocować, więc przebywaliśmy kamieni i baliśmy się w nocy, że odpłyniemy stamtąd, ale finalnie udało nam się jakoś przemocować, ale to była bardzo ciężka noc również. Jedyna i najsłabiej chyba mało spał, z tego co pamiętam, bo jednak noce pod namiotem tam są dosyć ciężkie. Jednak wspomnienia są do dzisiaj, więc myślę, że jednak warto. Tak, potem już kolejnego dnia stwierdziliśmy, że już wracamy. Taki uważaliśmy, że był udany. Tutaj tle jakaś tęcza, która się pojawiła na tle tego zachmurzonego nieba. Przejaw słoneczka kielowego. O, tutaj już wracaliśmy. Tutaj właśnie jest ten pik. Powoli właśnie wracaliśmy już do naszej bazy. Tak, i tutaj mamy pik wieczorem. Kolejnego dnia znowu autostopem przemieściliśmy się troszkę dalej. Tutaj mogą Państwo zobaczyć wrak samolotu. Jak Państwo myślą, czyj to samolot może być? Polski. Nie polski. Jeszcze jakieś pomysły? To dosyć amerykański. Amerykański, zgadza się, tak. Też jak byłam w tamtym roku w Albanii, to też był wrak samolotu też amerykańskiego. Ja nie wiem, co ci Amerykanie się rozbierają w tych państwach, ale właśnie tak. To jest wrak samolotu amerykańskiego. Leży tam od 1930 roku mniej więcej. I miał on 7 Amerykańców w środku, panów z Ameryki, amerykańskich obywateli w środku. Nikt nie został ranny, wszyscy przeżyli ten wypadek. Prawdopodobnie źle wyliczyli ilość paliwa, które mieli, musieli awaryjnie lądować i właśnie wylądowali całe szczęście bezpiecznie w tym miejscu. Jednak Ameryka załatwiła im transport z powrotem, ale w braku już nie ruszyli do stabilnego miejscu na Islandii. I ten brak jest tam do dziś. Leży sobie przy plaży. Do plaży się idzie prawdopodobnie, z tego co pamiętam, mniej więcej pół godziny w jedną stronę, do tego właśnie miejsca. Cały czas taką ścieżką po czarnej plaży. I przez wiele lat potem było zapomniane, nikt o tym nie pamiętał. I ostatnimi czasy, jak właśnie jest taki napływ teraz turystów na Islandię, przez tą jej piękną dzikość, naturę, stało się miejsce bardzo popularne i naprawdę jest tam mnóstwo ludzi. I tak jak przez wiele lat był w bardzo dobrym stanie ten samolot, to teraz jak tam właśnie byliśmy, to było mnóstwo też widać. Ludzie piszą po drugiej stronie w środku, wszędzie po prostu jakieś graffiti, ludzie sobie różnica na suficie, na samej górze tego samolotu, więc też cały czas go obciążają w jakimś stopniu, więc prawdopodobnie ten samolot będzie tylko się zniszczeje. Nie wiadomo czemu w sumie jest taką atrakcją. Ja tam byłam, szliśmy pół godziny w jedną, pół godziny w drugą, a nic ciekawego. Brak samolotu i tyle tak naprawdę. Dlatego jeszcze właśnie inne ujęcia z tego braku. Kolejną noc spędziliśmy u polskiej rodzinki. I właśnie w dzielnicy, gdzie oni mieszkali, był taki znak, neighborhood
miłość, czyli taka sąsiedzka społeczność, która pilnuje tego, żeby nikt nie był w kazierze, żeby nie było żadnych przestępstw, żadnych akcji kryminalistycznych. I właśnie jest taka społeczność, która się tym zajmuje i zwraca uwagę, żeby właśnie nie było żadnych włamań na Islandii. To właśnie ma też ostrzegać potencjalnych złodziei, żeby w tym miejscu nie ruszać, jest chronione. No nie tak. Tutaj właśnie też w tym miasteczku, w którym staliśmy, również było bardzo dużo różnych źródeł geotermalnych i akurat te źródła geotermalne, one dostarczały energii do dwóch pobliskich elektrowni geotermalnych, więc cały czas właśnie, nie wiem, czy już wspominałam, że Islandia w 100% bierze energię z elektrowni geotermalnych, w 100% naturalną energię. Właśnie ma do swojego naprawdę podłoża, które cały czas właśnie buzuje. Tak, i to bardzo ciekawe, bo właśnie takie płoto, jak mogę to nazwać, które cały czas bulgocze, wszystko tam żyje, że na tej Islandii, nawet jest tutaj z mojego ostrzegawki 100 stopni Celsjusza i naprawdę było gorąco i oczywiście wszechogarniający zapach zgniłych jaj również cały czas był w tym miejscu z nami. Tak. Nawet takie tutaj były sparowania w głowie. I właśnie stwierdziliśmy sobie tutaj, że pójdziemy sobie do gorącej rzeki i ta rzeka naprawdę była gorąca. Bardzo łatwo było do niej dojść, właśnie są takie miejsca, gdzie można się przebrać, wchodzić do wody, można się relaksować. To wszystko oczywiście za darmo, w ramach natury islandzkiej. Woda naprawdę jest gorąca, ja jak byłam gdzieś tam bliżej tych cieplejszych miejsc, nie byłam w stanie nawet wytrzymać chwili. Też tu jest w sumie niebezpieczne w niektórych momentach, gdyż naprawdę woda jest bardzo, bardzo, bardzo gorąca. Jak się wyszło z wody, to było się całe czerwone tak naprawdę. Też to ściarka tutaj jest tym, że nie jest bardzo wysokie w tych miejscach. Więc ja na przykład w pewnym momencie czułam takie zawroty głowy. Stwierdziłam, że po prostu przyjadę do innych parków, gdzie było troszeczkę mniej gorąco, troszeczkę mniej tak tych oparów. Mogłam się nadychać, tak. I tak właśnie ludzie teraz spędzają wolny czas z weekendami na Islandii, leżą sobie w gorących źródłach, w gorących rzekach i odpoczywają. To właśnie tutaj mnie zadziwia, bo nawet na dworze może się walić, grzmić, lać, to i tak tutaj będzie gorąco i będziemy sobie teraz wszystko podziwiać z tej rzeki. To naprawdę jest niesamowite. Tutaj cała nasza ekipa, 6 osób. I dalej owce, które wszędzie się przewijają przez islandzki krajobraz. Tutaj powoli już zmierzamy do końca naszej wyprawy. Ostatni dzień, 5 września. Tego dnia właśnie mieliśmy umówioną wizytę w ambasadzie Polski w Reykjaviku, czyli z powrotem wróciliśmy już do początku naszej wyprawy. I tam właśnie spotkaliśmy się z ambasadorem Polski. Tutaj jeszcze tylko można zobaczyć, że Islandczycy sprzedają świeże islandzkie górskie powietrze w puszkach. Za niemałą cenę, muszę Państwu powiedzieć. Także jakby się chciało przywieźć znajomą rodzinie, to może przywieźć puszkę, otworzyć i wszyscy nie było. Wszystko. Tak. Obok właśnie jest zdjęcie, ja akurat nie jadłam, ale druga ekipa trzech osób, którzy jeździli autostopem, zabrała ich w pewnym momencie jakaś para i ten pan był właścicielem restauracji i wziął ich na posiłki, mieli to szczęście. My tego szczęścia nie mieliśmy, ale oni mieli okazję zjeść tradycyjne danie islandzkie. Tak. I generalnie właśnie na Islandii, jeśli chodzi o jedzenie, to jest to bardzo ciekawa kwestia. Można na przykład zjeść głowę owcy, barana, można właśnie zjeść tego sfermentowanego rekina, można zjeść jakieś płetwy foki, jakiś pudding z wątroby owczej, więc jest bardzo duży rozmach, jeśli chodzi o potrawy właśnie z tych zwierząt. Takie dania oczywiście są drogie. Jak się orientowałam, to takie jedno z najtańszych dań generalnie na Islandii, nie chodzi o takie właśnie głowy owiec i tak dalej, ale takie podstawowe danie obiadowe kosztuje mniej więcej 80 zł na polskie pieniążki, więc no ja nie kosztowałam. Wtedy byłam jeszcze młoda, nie miałam aż takich funduszy. Ale tak, tak właśnie jest. Można spróbować różnych specjałów tylko na Islandii. Tak, ja właśnie polecam jest wielkiem. To jest akurat widok z balkonu już w ambasadzie. To jest ten ambasador. Już teraz nie jest współczesny, już teraz jest inny ambasador. I to właśnie my z
panem ambasadorem. I bardzo sympatyczne, rozmowę z tym panem odbyliśmy. Też na podstawie wywiadu z nim, jak to właśnie wygląda na Islandii wszystko. Potem stworzyliśmy przewodnik, który można znaleźć w internecie. I też jakby ktoś chciał wyjechać, to możecie się zapoznać z informacjami i bardzo łatwo zorganizować taką podróż. Pan ambasador tak nas polubił, że zaproponował nam nocleg. I kolejną noc już przed naszym wylotem spędziliśmy w rezydencji ambasadora Polski i jego żony Margarity Włoszki. Tak się nazywała jego żona, Margarita, jak ta pisa, tak właśnie była Włoszką. I ta rezydencja, nie mam teraz zdjęcia, ale pamiętam, że mieszkali w przepięknym okolicy właśnie na Kieliku. Naprawdę ogromna rezydencja, mnóstwo pokoi, a ten pan właśnie tylko był z żoną, mieli, nie wiem, 6 pokoi, więc każdy z nas sobie mógł stać w osobnym pokoju tak naprawdę. I właśnie wczoraj zapisaliśmy, rozmawialiśmy i właśnie jego żona Margarita zrobiła nam włoskie danie, tam włoską kolację, włoski makaron, więc bardzo miło wspominałam też ten czas. I bardzo fajnie właśnie mieliśmy okazję spać w ambasadora Polski, co chyba też nie jest takim jakim przeżyciem. Całkiem miło to właśnie wspominam. Tak, ja w stroju harcerskim już z mapą Islandii. I właśnie my, jak już Państwu wspominałam, chcę zobaczyć sobie taką trasę. Jak Państwo mogą zobaczyć, Islandia jest dużo, dużo większa. I ja właśnie w tym roku planuję, znaczy planuję, już sobie mam kupione bilety i lecę jeszcze raz na Islandię. Zgadza się, właśnie zauroczyłam tym krajem, teraz też mam większe fundusze, mam 20 lat, więc też mam więcej opcji pracy. I właśnie w tym roku planuję zjechać sobie całą Islandię dookoła, plus jeszcze tutaj środek właśnie interior chciałabym sobie zrobić. My wtedy na Islandii byliśmy przez 12 dni, a teraz mam już wykupione loty na 18, więc dłużej i właśnie mam też wykupione już auto i teraz będę już ja jechać autem i zabierać autostopowiczów po drodze. Dzielić się trochę. Tak jak właśnie kiedyś więcej wyrobam, to ja będę zabierać. I też Państwo zastanawiam się o kosztach, jak to wszystko wygląda. Tak, tutaj już zdjęcie jeszcze z ambasady, Solidarność i już z samolotu w drodze powrotnej. I teraz koszty. Koszty naszej wyprawy, jak Państwu mówiłam, Kisina jest bardzo droga, my staramy się wszystko bardzo, bardzo ograniczyć. Bilety lotnicze wchodziły ponad 1000 zł za jedną osobę. My też mieliśmy wykupione właśnie bagaże rejestrowane, duże plecaki, żeby wszystko można było wziąć i namioty, i śpiwory. Powiem Państwu, że w sumie w tamtym roku, 4 lata temu, myśleliśmy, że całkiem fajną kredyt zapaliśmy, bo jednak za 1000 zł, 1000 coś, bilety lotnicze, mówimy całkiem dobra cena, a ja w tym roku za 480 polecam w dwie strony, też z bagażem rejestrowanym, więc dwa razy taniej ponad, więc udało mi się tak Pana też złapać okazję, że da się. Tak, tutaj musiałam przeprowadzić jakieś jedzenie na Islandii. Jeśli chodzi właśnie o takie produkty spożywcze, to najbardziej popularnymi są w sumie takie markety jak Bonus i Krona i tam może być najtaniej, mimo wszystko tak jest drogo, ale jednak taniej niż gdzie indziej. Ubezpieczenie mieliśmy wykupione, jedzenie w Polsce, jak już Państwo widzieli też, że mieliśmy wykupione wcześniej. Jest impregnant, żeby nam nic nie przemokło na pewno, osłonkę na pani. No i w sumie właśnie to wyszło mniej więcej 11 tysięcy złotych na 6 osób. My zapłaciliśmy za osobę 1300 i resztę jeszcze mieliśmy dofinansowaną przez tych naszych sponsorów, patronatów, którzy nas wspierali w tej wyprawie. Mimo wszystko, nawet jakbyśmy dzielili 11 tysięcy na 6 osób, to uważam, że to jest całkiem dobra cena za 12-dniowy poród na Islandii. Udało nam się spać tak naprawdę część noclegów u Polaków za ich dobrą jakby właśnie używania tego miejsca na ziemi. I w tym roku właśnie też zobaczymy, może się uda gdzieś porozmawiać z kimś, finansować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też właśnie w tym roku jadę z moim partnerem, więc mamy trójkę. Będziemy właśnie z auto 4x4, bardziej Duster i tam jest dużo miejsca. Więc w związku z tym planujemy też spać może część noclegów w aucie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też pewnie pod namiotem trochę, żeby przypomnieć sobie te czasy. Teraz idziemy troszeczkę w późniejszym terminie, bo tak jak tutaj właśnie jechałam między sierpień i wrzesień. To teraz planujemy, mamy bilet na 31 sierpnia, 17 września, więc jesteśmy bardziej w tym terminie już mniej przyjemnym, ale też mniej turystycznym, więc tańszym, bo ceny na Islandii, jeśli chodzi o wynajem auta, drastycznie spadają z miesiąca na miesiąc, im bliżej zimy, tym wszystko taniej. No bo mniej turystów chce przyjeżdżać, czego już trzeba kraje atmosferyczne. I my na przykład za auto płacimy na 18 dni wynajmu 4600. To nie jest mała suma, to jest ogromna suma.
2300 na osobę mniej więcej wychodzi. Do tego trzeba jeszcze doliczyć paliwo, które tam też przejedziemy dookoła wyspy. Trzeba też doliczyć ubezpieczenie, no bo jak będziemy jeździć po interiorze, czyli po tej środkowej części, to będą też pewnie jakieś burze, więc mam nadzieję, że nie. Ale mogą się zdarzyć, więc żeby też mieć wszystko na bezpiecznie. Więc póki co właśnie mamy kupione auto, mamy kupione bilety lotnicze. No i w sumie tak naprawdę jeśli chodzi o inne koszty, to już nie przewidujemy jakichś większych. Chcemy wiadomo skorzystać też już, spróbować jakby owcy na przykład. Wcześniej mi nie było aż tak pustalce naprawdę, ale teraz myślę, że spróbuję już bardziej na rzecz Islandii. Mam nadzieję, że będę miała Państwa okazję zaprosić, jak wrócę już do Islandii całej dookoła, może będę na lodowcu, może wejdę na wulkan, tak planuję. Wtedy będę mogła bardziej taką pełną jeszcze prezentację przeprowadzić. I też tutaj jeszcze właśnie pokażę Państwu nasz przewodnik, który zrobiliśmy po Islandii. Nazywa się Islandzki ABC. Naprawdę jak się wpisze linkę na Islandzki ABC, to od razu wyskoczy nasz przewodnik. To zrobiłam zdjęcia z spisu treści. Nie jest on długi, ma mniej więcej 30 stron. I właśnie takie podstawowe informacje o klimacie, o transporcie, planowaniu trasy, noclegi, jak to właśnie wygląda. I też właśnie ciekawa sprawa, bo sprawdzałam do dzisiaj. Tak z ciekawości, ile kosztuje pitączek na Islandii? Nie żeby pod namiotem, nie żeby u kogoś, tylko tak z ciekawości. To jak przyjechałam na Airbnb, czyli na takiej stronce, gdzie są różne hosteliki, gdzie inni się ogłaszają, gdzie właśnie wypuszczają sobie pokój czy mieszkanie, no to najtańsze znalazłam za 300 zł za noc, za dwie osoby. I to był taki najtańszy, czego już nie znalazłam. A średnio najwięcej ofert było 800 zł za noc. Więc jakby ktoś chciał tak wyjechać sobie na full wypas, tak na bogaty na Islandię, no to koszty na pewno będą ogromne. Taki wynajem auta, noclegi w porządnych miejscach, no są naprawdę drogie. Tak. I jeszcze na koniec mam taki krótki filmik. Jak właśnie byliśmy u tej Polki, która ma partnera Islandczyka, to powiedzieli nam, że jest takie słynne karaoke, najtrudniejsze na świecie. I to właśnie jest islandzki, ponieważ islandzki język jest bardzo ciężki, bardzo trudny. I właśnie mam dla Państwa filmik przedstawiający parę słówek islandzkich. Będą się one wyświetlały na żółto. Filmik jest w języku angielskim, ale krajobrazy są chyba najważniejsze i wszystko dookoła myślę, że będzie jasne. Także zapraszam Państwa też na krótki filmik. This is the end to work of Iceland. So try to sing along. This is the end to work of Iceland. What could possibly go wrong? I start my day with coffee, more coffee's what we say. I pour a little milk in and feed my horse some hay. I look out the window to see if there is cold. I eat my morning butter and sit down in my stall. Yes, kind of awesome, no matter what you see.
same cloth physically. You're almost an Icelander. Almost. Seriously. It's a lot of paperwork. Just come and visit. Pan mówi, że właśnie państwo jest teraz, państwo są teraz prawie Islandczykami, jakby nawet takiego mówić te słowa, które były w tej piosence. Ja tylko się chciałam dodać, że w tym wideo można było zobaczyć tą scenę na tym basenie, gdzie właśnie był nagi Islandczyk. I to też właśnie chciałam szkoda powiedzieć, że na Islandii, jeśli chodzi o nagość, to nikt się tego nie wstydzi. I tam trzeba, jest obowiązek chodzenia nago pod prysznic. Wszyscy chodzą, jeśli chodzą, w szatnie są, gdzie się przebiera, chodzą wszyscy nago, mamy z dziećmi, znajomi, nikt się tego nie wstydzi. Na basenie już są też w strach kąpielowych, ale właśnie nagość na basenach śląskich jest bardzo często spotykana i to jest normalność. I często, że właśnie jak czytałam, na basenach można spotkać prezydenta Islandii, nie ma z tym żadnego problemu, można zobaczyć go nago, to też jakby nie jest na Islandii żaden wstyd i to właśnie jest bardzo popularne, czy takie islandzkie wypady na basen wieczorem, południem. Jest ich bardzo dużo na Islandii, właśnie są bardzo popularne. Tak. Czy są jakieś państwo, mają jakieś pytania do mnie? Tak. Tak. Mają tam ziemniaki? Czy mają ziemniaki? Wie pan co? Tak naprawdę to nie mam pieniędzy. Raz przyjedzie, to oni powie. Dobrze, powiem na tym razem, ale... A stacje benzynowe mają? Tak, mają. Tak. Nie wiem, ile mają stacji, ale wiem, że paliwo kosztuje się to, co zdali na Polskę. Czyli nie aż taka duża różnica między polskimi cenami za paliwo. Tak, też mogę jeszcze powiedzieć, że na przykład na Islandii jest taki najsłynniejszy też chleb, który piecze się pod ziemią, pod wpływem tych gorących temperatur. Tak, więc też mam nadzieję, że będę miała okazję spróbować tego chleba z islandzkiej ziemi. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? A w pozycji była pozycja śmieci. Jak to wygląda? To jak zmienimy to koszty, czy... Śmieci w sensie... Odpady co robiliśmy, tak? Jak to wszystko wyszło. To finalnie właśnie jak wcześniej robiliśmy takie... Patrzyliśmy, jak byliśmy w Polsce, pisałam właśnie różnych osób, które mieszkają na Islandii, jak to wygląda, czytałam różne artykuły i właśnie było napisane, że jest duży problem i ludzie narzekali, że osoby na przykład z Azji załatwiają swoje potrzeby w różnych miejscach, robią sobie kwater toaletowe i to było na przykład jedynie duże. A jak my pojechaliśmy na miejsce, to tylko właśnie widzieli państwo te ścieżki, które są gdzieś porobione po bokach, a śmieci w sumie za dużo nie widzieliśmy. Jak też potem z atmosferą rozmawialiśmy Polski, to on też powiedział, że raczej coraz większa jest świadomość społeczeństwa a propos tego właśnie tej natury i jednak dużo osób chce zostawić Islandię taką, jaką została. Bo jednak ta natura jest naprawdę niesamowita, więc ten problem nie jest wcale taki duży. Dlatego też właśnie zrobiliśmy ten przewodnik po Islandii na samym końcu, a nie żadne jakieś artykuły, bo okazało się, że ten problem wcale nie jest taki duży, jak myśleliśmy na początku, co w sumie dobrze. Jakby tylko się cieszyć, żeby tak było dalej. Proszę Pani, a czy Pani, od kiedy jest cywilizowana ta Islandia, tak, że masz cały rząd i jak była długo pierwotna? Tak? Więc właśnie też zarejestrowany osadnik to właśnie był w IX wieku. Tak. Od X wieku już jest jakby parlament na Islandii, ale jeśli chodzi... Więc w sumie X wieku. X wieku jest parlament, który podejmował już decyzje w sprawach wyspy, a Islandia, prawa takie, bo Islandia wcześniej była podlegała pod Norwegią. I dopiero niedawno w sumie uzyskała ona prawa takie niezależne, stała się niezależnym krajem. To dopiero w XX wieku w sumie uzyskała tą niezależność, ale parlament był X wieku już wszystko tam się działo i potem była różne decyzje. I też jeszcze mogę Państwu powiedzieć do tego parlamentu, że Islandczycy bardzo wierzą w elfy i w taką naturalną, różną magię, można tak to nazwać. I są takie historie, że na przykład miała być wybudowana droga gdzieś, z jakiegoś miejsca A do punktu B. A tam był głaz, powiedzmy, był głaz. I generalnie Islandczycy są bardzo tacy wrażliwi, jeśli chodzi o elfy, nie chcą ich rozdrażniać. Dużo jest takich różnych legend, sag, mitów, a propos tego. I bardzo właśnie w to wszystko wierzą. W związku z czym właśnie była ta droga, miała się prowadzić punktu A do punktu B, potem taki kamień i wierzono, że tam właśnie mieszkają elfy, to droga musiała zostać przesunięta. Nie przesunęli kamienia, tylko przesunęli drogę, żeby nie rozjuszyć tych elfów, żeby tej natury w ogóle nie ruszać. Wierzą, że jego dobrze skorzysta wszystkim, to też się i ta natura wdzięczy. Mają tyle miejsca, że... Tak. Ja jeszcze kiedyś przeczytałam dawno, bo to w latach
60. przekroju to Budrewicz pisał, coś taki zwiedzał ten pański kraj, że stamtąd do Polski przyjeżdżali wikingowie na tych swoich łodziach, bardzo waleckich, w skórach, miali te, takie te rogi i okradali Polskę. Na Wolinie się osadzili, tam bardzo długo, dużo zrobili spustoszenia, ale później jeszcze płynęli aż pod Biskupis. Po prostu tak daleko się puszczali na tych traszkach, stateczkach, swoich skórach i tam też rozwadziali, a Biskupi był cały z tych fali, był obrodzony i bardzo się bronili, bo oni chcieli spalić tę całą miejscowość, więc byli tak pomysłowym narodem, że gdzieś mieli gołębie wyłapane, bo przybili od swojego prawie na pewno nie, to przywiązali im strzały naspalowane tłuszczem i czymś i podpalali i te gołębie popuszczali na ten, a one nie miały gdzie fruwać, tylko na ten Biskupin, bo to było drzewa, była taka to osada. I palili w ten sposób te szczepy ze słomy, czy tam się z drzewa w tym Biskupinie, że takie zrobili wikingowie strachy z pustoszenia, że się bardzo bali. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to było, ale to było artykuł taki Budrewicza. Są różne historie. Ale to mogło być albo normalnie wikingowej Norwescy, albo Islandii. Tego nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Wy, trolle, Zorza Polarna, bo wy nie widzieliście Zorzy, nie? Zorzy. Właśnie, my minęliśmy przez Zorzę Polarną. My wróciliśmy do Polski 5 września, a chyba 7 czy 8 pojawiła się Zorza Polarna. To teraz tak, tak, to się uda, tak nie widzieliśmy, ale myślę, że jest to bardzo podobne. Tak, na przykład tak, mogą być. Grałabym na przykład, że była też nagrywana na Islandii niektóre sceny, więc myślę, że bardzo prawdopodobne. A nie boicie się na przykład tego, że jak polecicie, to będzie problem z powrotem? Bo moja znajoma była i miała tak, że były burze i chyba o 5 dni mieli przesunięty powrót do domu. Nie mogli wrócić, bo w ogóle samolot nie latał. No, czasami też się zdarza, bo w sumie kiedyś była taka sytuacja, nie wiem, czy Państwo słyszeli, że właśnie ten wulkan wybuchnął. Tak, była właśnie erupcja i też cały był wstrzymany ten ruch samolotowy. Myślę, że zawsze są takie ryzyka, jak się nie rozumieją, to się nie wiem. Myślę, że to też się po prostu wymyśli takiej sytuacji. I zapraszam na moją różkę z obiekcji, które będą co miesiąc teraz się odbywać. Dziękuję.